Witam. Oto kolejna, tym razem już ostatnia prezentacja dzięki uprzejmości firmy Luxpen, produktów firmy Kako Green. Oto pierwsze z tych piór to model nazwą Square 2. Musiał być jakiś pierwszy, ale tego niestety nie mam. Ten model w kolorze Light Blue. Jak widać, jest to taki prostokąt, a właściwie chyba kwadrat w przekroju, lekko zaokrąglonych rogach. Tutaj jest to, jak widać, bardziej zwężające się ku końcowi i tam jest większe to zaokrąglenie. Klips lekko taki wygięty, jak widać było, dobrze się odgina, żadnych problemów nie ma. Natomiast końcówka korpusu przechodzi właściwie w takie kółko na końcu. Korpus kończy się w taki oto, powiedziałbym, dramatyczny sposób, uskokiem, który przechodzi w okrągłą metalową sekcję. Mamy oczywiście w piórach Kako Green stalówki Schmidta z ich konwerterami. To pióro jest zamykane na zatrzask. Sekcja jest właściwie dość długa, tak że łatwo można trzymać za sekcję, nie trzeba łapać za ten uskok. Natomiast skówki nie za bardzo się tu da założyć. Troszkę to można wepchnąć, ale to ze szkodą dla korpusu, który jest wykonany z anodowanego aluminium. A w środku tradycyjnie mamy w zestawie konwerter. Używamy do tego pióra naboje i konwertery standardu International. A więc wszystko łatwo do kupienia. Jak widać, pióro zatrzaskuje się tylko w odpowiedniej pozycji. O! Tak się zamyka i tutaj bardzo cieniutka kreska. Tutaj jeszcze widać logo firmy. Drugie pióro, które dzisiaj porównuję, to model Exact 2. Tym razem to model Silver, też z aluminium. Natomiast ten model nie ma żadnych kantów, tak można powiedzieć. Jest to typowo okrągły plastikowy klips, tam był metalowy. Odgina się bez problemu. Jest to silver z czarnym. Końcówka czarna ma umieszczone tutaj logo firmy na tym takim wycięciu. Bardzo ciekawy projekt. Trochę mnie przypomina parkerowskiego Wektora z tą właśnie przez tą końcówkę. Natomiast po zdjęciu sekcja jest ciekawie zrobiona, bo taka matowa blaszka nałożona jest na błyszczącą sekcję i bardzo fajnie to wygląda, a pióro, jak można było się przekonać na zbliżeniu, a teraz to widać, ma skówkę zakręcaną. Też dość długa sekcja, taka matowa, że tam się raczej palce nie ślizgają. I w tym modelu skówkę można założyć na końcówkę, ale no troszkę, jak widać, to przeważa. Mnie się wydaje, że jest na tyle długie, że ta skówka założona z tyłu nie za bardzo ma sens. Porównanie wielkości. Zaczynamy od modelu Square. Tutaj mamy parkerskiego duofolda Centenniala, Soneta, Lamy Safari i Pelikana 140. Troszkę dłuższe to pióro jest od parkerskiego Soneta. Ma niecałe tam bez 1 mm 14 cm długości, a 12,3 mm ma po zdjęciu skówki. Waży 30-31 gramów, tu jest chyba bez atramentu. 11 mm ma korpus, a 9 mm sekcja w najszerszym miejscu. I teraz model Exact 2, te same pióra, w których tu widać, że on jest, model Exact 2 jest dłuższy i taki jak duofold. No i może ciut dłuższy od Soneta. Ma 14 cm i 1 mm długości, a po zdjęciu skówki 12,5 cm, trochę dłuższy od poprzedniego modelu. Średnica korpusu 11,5 mm, a średnica sekcji 9. A ten model lżejszy, jest mniej metalu, waży 29 gramów. Czas pisania nadszedł. Tu oczywiście, jak już testowałem, są stalówki Schmidta. W obydwu piórach są F-ki. Jak już to powtarzałem w poprzednich recenzjach piór tej firmy,
Mnie się bardzo dobrze pisze tymi stalówkami Schmidta. Nie mam tu żadnych problemów. Bez nacisku, jak widać, też przepływ jest bardzo dobry. Tak więc testuję tylko jedną stalówkę, bo w tych obydwu modelach, jak tu widać, są te same, tej samej grubości stalówki. Cóż można powiedzieć na podsumowanie? Te dzisiaj pokazywane modele to są najdroższe w tej linii. Exact około 130 zł, a Square 230, chociaż bardzo podobną fakturę mają tego anodowanego aluminium. Mam nadzieję, że przy prezentacji tych wszystkich, tych i poprzednich piór każdy znalazł coś dla siebie ciekawego. Dziękuję za uwagę.